Cześć, kochane dziewczyny. Wow! Widzicie, jaka jestem nie? Chcesz przejść? No chodź. No chodź. Ty też chcesz być celebrytką? Okej. Okej. To siadaj tu. Nie wiem, czy widzicie, kokunia, ale musisz patrzeć tam. Kocham cię dzisiaj. Tam musisz patrzeć. Popatrz, kokunia. Tam jest kamera i ty dzisiaj skradniesz całe show. Dobra, możesz się położyć. Chcesz? Kokunia. Nie wiem, jaki kadr widzicie. To jest tak właśnie, jak się nagrywa telefonem. Podobno lepiej aparatem z podglądem, no ale niestety takowego nie posiadam. Z czym dzisiaj, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, do was przychodzę? Patrzę, czy nic wtedy nie zrobiłam, ale nic nie zrobiłam. Jeszcze nie jest ze mną tak źle, skoro potrafię usiąść na podłodze i potem z niej wstać. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was otulona piękną chustą, ciepłą. Wczoraj przyszedł do nas kurier. Dzisiaj będę mówić o dwóch rzeczach, o właśnie. Więc usiądźcie sobie wygodnie w fotelu. Odłóżcie na razie obowiązki. Frania, ty chcesz teraz? Teraz Frania. No widzicie, to nie jest tak prosto, jak się ma zwierzęta. No, Koko, nie zaczepiaj. No tu chodź, no. Bo jak ty mi zwalisz telefon, to nie wiem, co to będzie. Dobrze, kochane dziewczyny. Mam nadzieję, że zwierzęta mnie nie rozproszą. Opowiem wam pewną historię pewnej paczki, która przyszła do nas wczoraj, późnym wieczorem. Od pewnej pani z Niemiec, której nie znam, która komentuje mojego bloga. Na początku sądziłam, na początku nie widziałam, tylko jest ta paczka, tylko ona przyszła w takim papierze typowo świątecznym, w reniferę czerwonym, więc domyśleliśmy się, że to jest jakiś prezent. I w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że ja będę rozpakowywać, a Wojtek to sfilmuje, ale dobrze się stało, że doszliśmy do wniosku, że jednak nie. Bo wczoraj było tak dużo emocji, że nie chciałabym wam się chyba pokazywać w tym takim stanie. Słuchajcie, to jest coś... Dzisiaj tak na spokojnie mogę wam powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, że jesteście w ogóle niesamowici. W jednej z tych puszek był kwiat. Proszę zobaczyć. Była też ta ciepłochusta. I była ta pozytywka. Wiecie, ja nigdy nie miałam pozytywek. Nie wiem dlaczego, ale mi pozytywki kojarzą się ze szczęśliwym dzieciństwem. I od wczoraj otwieram i zamykam tą pozytywkę.
pozwoliłam sobie ubrać nawet biżuterię, którą otrzymałam. Co oprócz tego? Małgosia z Niemiec pomyślała o nas wszystkich. To jest niesamowite, bo chciałam wam tylko to pokazać. Kudeł i Koko dostały prezenty pod choinkę. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Wszystkie nasze koty wymienione są po imieniu. Franciszka, Killer, Hanna, Mimi, Miron, Koksa. Ja dostałam prezent pod choinkę. Wojtek dostał prezent pod choinkę w przepięknych woreczkach. Małgosia podzieliła się też swoimi przetworami. I podzieliła się też ozdobami na choinkę. Dostaliśmy lampki. Oprócz tego dostałam farbę, bo Małgosia kiedyś w komentarzu zasugerowała mi, żebym spróbowała malować intuicyjnie. Dostałam też zeszyt, który jest po prostu przepiękny. I będę ten zeszyt prowadzić od początku roku. Będę zapisywać tu swoje wszystko to, co mi się przytrafia w życiu. Także Hania, to ty? Zobaczcie, jakie tu są piękne kwiatki. I oprócz tego wszystkiego, był też list, który przeczytał mi Wojtek, który Małgosia napisała tak. Podzielę się tylko tym jednym zdaniem i wtedy skończymy już temat, bo chyba nie będę mogła jednak na ten temat opowiadać. Grażynko, dzielę się z tobą tym, co mam. Dzielę się, jakbym wysyłała to do swojej córki. I przepraszam was, zmienimy temat, bo ja po prostu przepraszam. Nie sobie myślałam, że już wczoraj mi to przeszło. Koko, chodź, pomożesz mi, chodź. Koko, nikt nie chce mi pomóc, dobrze. Nie mogę o tym, nie potrafię o tym rozmawiać. Ale chyba na pewno wiecie, co czuję. Słuchajcie, teraz taka sytuacja jest, że wspominałam wam, raz, dwa, trzy, Graszynko do brzegu. Wzruszyłam się bardzo. Wczoraj było jeszcze bardziej. Dzisiaj myślałam, że już mi to po prostu przeszło, ale Małgosiu, bardzo ci dziękuję. Wiecie co, doszliśmy z Wojtkiem do wniosku, mamy takie same zdanie z Wojtkiem, że to nie chodzi na, że to jest generalnie jakiś paczka, tylko wzrusza mnie i Wojtka to,
że ktoś o nas pomyślał, że zdecydował się podzielić chociażby taką piękną ozdobą na choinkę. Zobaczcie. Chociażby po prostu zrobił odszczepkę i wysłał mi takiego kwiatka. I zrobił to po prostu bezinteresownie, tak po prostu. Wsadził to do kartonu, zapakował przepięknie, postarał się, żeby nic się nie rozwaliło i wysłał. Wzruszają mnie takie sytuacje i wiem, że mi się takie rzeczy zdarzają, przytrafiają mi się takie rzeczy, chociażby ta sytuacja ze skarpetami, ale za każdym razem jest to dla mnie taka ogromna dawka emocji pozytywnych, że widzicie sami, że nie daję sobie z tym rady. Dobra, sorry dziewczyny. Małgosiu, ogromnie Ci dziękuję. Zrobiłaś mi naprawdę tym podzieleniem się. Dzielę się tym, co mam. Coś niesamowitego. Słuchajcie, żeby nie, bo po prostu się nie uspokoję i będzie jeszcze gorzej. Mówiłam wam, kochane dziewczyny, że chcę przekazać jednej z was, że zrobię jakiś konkurs i chcę przekazać anioła. Więc doszłam do wniosku, że tak zastanawiałam się, Wojtek mi nie pomógł, bo on był zajęty, nie chciałam mu zawracać głowy, więc widziałam, że youtuberki robią coś takiego jak rozdanie, to się mówi chyba na to. I może coś kręcę, ale widziałam to chyba u dwóch czy u trzech osób. I mówię, jakie są zasady. Trzeba mieszkać w Polsce, bo niestety koszt wysyłki, sama wiem, koszt wysyłki za granicę, przepraszam was dziewczyny, te, które mieszkacie gdzieś za granicą, ale dla mnie to jest w tej, na tą chwilę koszt troszeczkę za wysoki, bo koszt wysyłania za granicę to jest 60-70 zł. Więc niestety biorą udział tylko i wyłącznie osoby z Polski. Musicie zasubskrybować mój kanał. No, taki jest warunek, subskrypcja kanału. I teraz kto chce wziąć udział w losowaniu, niech wpisze w komentarzu: życie jest piękne. Wtedy będę wiedziała, kto będzie chciał wziąć udział w losowaniu. Myślę sobie, że zrobimy to do wtorku, bo niektórzy jakby nie mają czasu, nie zaglądają na kanał, są zapracowani, więc dajemy wszystkim szansę. Czekamy do wtorku. We wtorek jakby zamykamy to, w środę poproszę Wojtka o losowanie, bo myślałam sobie, żeby jednak ten anioł do was dotarł jeszcze przed świętami, bo jeżeli wy nie chcecie sobie takiego powiesić anioła z uwagi na, że wam nie będzie pasował, bo przecież wnętrze mamy różne i nie każdemu takie anioły pasują, to może komuś to ofiarować w prezencie. I właśnie ja nie wiem, jak wy macie, jak się do tego zapatrujecie. Czy uważacie, że jak dostajecie prezent i ten prezent jest wam nie odpowiada, to chowacie go gdzieś tam w czeluściach szafy, czy oddajecie go komuś innemu, żeby ktoś inny się cieszył? Jestem ciekawa waszego zdania. Bo ja chyba wychowana byłam w takim, że prezent to prezent, prezent jest dla mnie, ale potem ja przestałam tego przestrzegać i jeżeli
komuś mogę sprawić radość, a mi ta rzecz nie jest potrzebna, więc ja oddaję to dalej. Dobrze, dziewczyny, przepraszam Was, że rozkleiłam się tak bardzo, ale jest i taki czas, że się rozklejamy. Dobrze, skarby. Biorę się teraz, bo tak leżał mi na wątrobie ten filmik, znaczy nie na wątrobie, myślałam cały czas o tym filmiku, właśnie czy się rozkleje, czy się nie rozkleje i myślałam o tym i właściwie nie mogłam się zabrać za żadne sprzątanie, tylko tylko cały czas mi chodził po głowie, Grażyna, nakręć ten filmik, będziesz miała to z głowy. No i już po prostu zeszło za mnie powietrze. No nie udało się nie rozpłakać niestety, ale mam nadzieję, że rozumiecie moje łzy. To są łzy szczęścia i wzruszenia po prostu, a nie smutku. A takich łez nie powinno się wstydzić. Także zapraszam Was do wpisywania, jeżeli oczywiście chcecie brać udział w tym konkursie. Życie jest piękne. We wtorek zamykamy listę, w środę Wojtek będzie losował. A chciałam Wam powiedzieć, że Wojtka książka chyba ponad 200 zł ktoś licytuje. Do niedzieli jest, a mój anioł chyba wczoraj 200 zł był wylicytowany. Także śledzimy to bardzo i może jeszcze tam, no bo do niedzieli jest, więc jeszcze jest trochę czasu na licytację, więc cieszę się niezmiernie, że taką kwotą będę mogła wspomóc tych ludzi, którzy stracili dom podczas pożaru. Dobrze, i teraz już kochane dziewczyny, nie patrzcie, bo ja teraz będę się będę wstawać. Nie potrafię powiedzieć. Zobaczcie, jaką mam piękną biżuterię. Kocham Was.